Serdecznie zapraszam teraz pana doktora Tomasza Grzyba, który wprowadzi nas w świat współczesnego ojcostwa. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, dobrze. Się okazało, że są jedyne prawa, które dostaję, bo czuję go głupi. Dobrze, dziękuję państwu bardzo za techniczne przybycie, a przede wszystkim dziękuję Instytutowi Kopułek za zaproszenie. To jest dla mnie dużo przyjemność, żeby być z państwem dzisiaj. Ja będę opowiadał o współczesnym ojcostwie. Jak państwo zauważyli, te wszystkie wykłady, które byście państwo mieli okazję dzisiaj wysłuchać, mają zróżnicowany charakter. To znaczy są takie, które są bardziej naukowe i są takie, które są bardziej praktyczne. Ja postanowiłem w tym, co państwu dzisiaj opowiem, połączyć jedno z drugim. I ten mój wykład będzie miał częściowo charakter naukowy, to znaczy opowiem o pewnych wynikach badań, które z mojej perspektywy wydają się interesujące dla ojców. Ale także opowiem o swoim doświadczeniu ojcostwa, to znaczy o tym, dlaczego bycie ojcem wydaje się fantastyczną przygodą i dlaczego bycie ojcem to jest nieustanny powód do różnego rodzaju eksperymentów, także o charakterze eksperymentów naukowych. Natomiast pozwólcie państwo, że zanim zacznę, chciałbym się króciutko odnieść do wykładu profesora Zimbardo, który się przez okazję usłyszy. Profesor Zimbardo dość wyraźnie wskazywał na problem z internetem, który mamy. Problem z internetem, który ma charakter przede wszystkim uzależniający, a zatem pozwala na łatwy dostęp do szybkiej nagrody. Ale pokazywał także, że ogromna większość różnego rodzaju uzależnień może się w internecie rozpoczynać właśnie ze względu na różnego rodzaju oferty, które otrzymujemy ze stron, rodzaju stron hazardowych, stron z pornografią itd. itd. Ja chciałbym uzupełnić to jeszcze jedną rzecz, która lepiej wygląda istotnie z perspektywy wychowywania. Otóż, pozwólcie państwo, że posłuszę się przykład imienia mojego syna. Ja jeszcze trochę o swoich dzieciach będę państwu opowiadał, ale załóżmy, że mój starszy syn, czyli ja, załóżmy, gdyby się coś takiego nie zdarzyło, to powiedzieli, że nigdy się nie zdarza. Wyobrażam sobie taką sytuację, że przychodzi do swojej koleżanki, powiedzmy Zosi, i mówi jej, patrząc na nią, Zosia, jesteś gruba świnia. Co Janek zobaczy jako reakcję? Zobaczy prawdopodobnie stężaną twarz Zosi. Być może, używając sformułowania z przedszkola, weźmie w ryj od Zosi, co też nie jest najgorszym rozwiązaniem. Być może zobaczy płacz Zosi, być może zobaczy ją uciekającą i pomyśli sobie, kurczę, to chyba nie był dobry pomysł. Ja chyba nie powinienem się zachować w ten sposób. Wyobraźmy sobie teraz, że Janek wrzuca komentarz do zdjęcia Zosi, które ona zamieściła do swojej piosenki i pisze na buniu, Zosia, jesteś gruba świnia. Co otrzymuje jako reakcję? Przez krótki czas nic. Później dostanie lajka. Albo dostanie komencia od swojego kumpla, ale jego cisnąłeś. Rozumiecie państwo, czyli mówię o informacji zwrotnej, której nie otrzymujemy w właściwy sposób wtedy, kiedy tworzymy nasze relacje, albo kiedy staramy się te relacje jakoś podtrzymywać w internecie. I to jest, wydaje mi się, jedno z bardzo poważnych zagrożeń związanych z wychowaniem. Znacząca część aktywności naszych dzieci, aktywności społecznej, została przeniesiona do rzeczywistości wirtualnej. To już nie jest tylko zabawa, to jest część ich życia. Jeśli oni uczą się czegoś takiego właśnie w taki sposób, no to mamy pewien problem. Druga rzecz, to jest kwestia szkoleń, jak być mężczyzną i różnego rodzaju warsztatów, w których można uczestniczyć. Profesor Zimbardo wskazywał na to, że mężczyźni powinni się uczyć wielu rzeczy. Mówimy na przykład o tańcu. Ja jestem akurat zwolennikiem tej szkoły, którą tworzył Immanuel Kant, który mówił, że mężczyzna w ciągu życia wykonuje tyle różnych dziwnych ruchów, że jeszcze namawianie go do tańca wydaje się przesadne. Ale zauważcie państwo, że tego rodzaju szkolenia są. Można w nich uczestniczyć. Z tym, że one są dosyć specyficznie prowadzone. Mówię tutaj o tak zwanych alpha male seminarach. Czy państwo zdają sobie sprawę z rynku tego rodzaju szkoleń? Są tak zwani coachowie, którzy prowadzą szkolenia z zakresu bycia samcem alfa. I na takich szkoleniach możesz się nauczyć, jak podechwać każdą dziewczynę, jak sprawić, żeby była twoja, co zrobić, żeby patrzyły na ciebie z prośbą. Muszę państwu powiedzieć, że kiedyś zadałem sobie trud, popatrzyłem, jak te szkolenia wyglądają. Oczywiście znacząca część uczestników tego rodzaju szkoleń to są tak zwani stereotypowi informatycy, przepraszam, czyli koszula.
koszula w kratek, gacie do wysokości sutków pociągnięte, a jeśli nam uczą, jak być sam zabawą. Ale wiecie Państwo co? Mają coś. Bo otrzymują podręczniki. Ja sobie naprawdę zadałem nutki, przeczytałem te podręczniki i tam są genialne informacje. Na przykład pierwsza uwaga, myj się codziennie. Druga uwaga, codziennie przeczytaj gazetę, a raz w tygodniu przydatkuj książkę. Żebyś miał o czym z nią rozmawiać. Czy to może nie zadziałać? Nie ma szans. Oczywiście jest to zmodernizowane, spłycone i tak dalej, ale być może to pokazuje nam, w jakim miejscu się znaleźliśmy. Jeśli czegoś takiego musimy uczyć młodych facetów, mamy problem. Po raz kolejny. Proszę Państwa, współczesny ojciec z perspektywy psychologii, ja jestem psychologiem społecznym, więc będę przede wszystkim pracował na tego, że środowiskowe, które wpływają na to, jak współczesny ojciec wygląda, jak funkcjonuje. Zacznę od wyników pewnych badań. To są wyniki badań, które zostały opublikowane w gazecie wyborczej 23 czerwca tego roku, a więc są stosunkowo świeże. Polscy mężczyźni są coraz bardziej odpowiedzialni i przygotowani do pełnienia roli ojca. Badamy na statystyki światowe bardzo dobrze. Szacuje się, że na świecie ojciec spędza z dzieckiem średnio od 8 do 15 minut dziennie. W Polsce jest jeszcze kilkanaście lat temu ojcowie mający wyższe wykształcenie zajmowali się swoimi dziećmi od 2 do 4 godzin tygodniowo. Dziś średnio nawet 2 godziny dziennie. Analizy tygodniowego zaangażowania ojców w wychowanie dzieci wykazują, że każdy ukierunkowany jest nim ojcem. Dlaczego? Bo prawie 68% ojców w sobotę i niedzielę zajmuje się dzieckiem przez 6 godzin, a 33% przez 9 godzin. Ktoś to wierzy? Czy ktoś z Państwa wierzy w te dane? Proszę Państwa, to są dane deklaratywne. Jeżeli dostajesz ankietę i masz napisać, jakim jesteś ojcem, to dostajesz takie wyniki. Przypominam, to przepraszam bardzo za ten chwilny żart, ale jest pewien profesor w Polsce, który robi ankietowe badania długości penisu. Wiesz, ile mamy? Wszystkie światowe badania pokazują, że 14,5 cm. To jest standard. W Polsce 17,6. To jest wartość tego rodzaju badań. Daj komuś ankietę, ja bym pewnie, ale co to jest tego, co już nie ma? To ja podpieram, czy to jest wartość czegokolwiek. Zdecydowanie bardziej przygotowują mnie badania Parsonsa z 2009 roku, bo oni podeszli w trochę inny sposób. Oni zadali sobie pytanie, ile czasu w istocie spędza mężczyzna ze swoim dzieckiem, ale zrobili to dosyć technicznie, to znaczy wszyscy mężczyźni mieli dyktafony z mikrofonem, który miał nagrywać całość ich komunikacji. Te mikrofony rejestrowały wszystkie rozmowy, natomiast Parsons zajmował się tylko tym czasem, który był rzeczywiście poświęcony w 100% dziecku, a zatem podejmowano wszystkie momenty, w których bycie z dzieckiem było przypadkowe, tak? Czyli ja jednocześnie gram w grę, albo oglądam telewizję i zadaję autorowi pytanie, co tam szkoda. Tego czasu nie zliczę. I teraz zastanówcie Państwo, ile wyszło średnio. Ile średnio mężczyzna poświęca czasu na kontakt ze swoim dzieckiem po objęciu tego międzyczasu? 40 sekund. To jest rzeczywisty wynik. A więc wszystkie te informacje o tym, że 33% mężczyzn w Polsce spędza 9 godzin ze swoim dzieckiem w ciągu weekendu, robię się trochę podejrzane z tej perspektywy. Tak bym wyobraził. Proszę Państwa, ten człowiek, którego tutaj widzicie, nazywa się Ronald Ron. Jest dyrektorem takiego centrum interpersonalnego zaakceptowania i odrzucenia. On zajmuje się psychologią odrzucenia, zwłaszcza odrzucenia w rodzinie. I mówi tak, że teraz dowiadujemy się, że nie tylko mężczyźni mają pewien wpływ, są wpływowi z perspektywy rozwoju dziecka, ale czasami mają zdecydowanie większy wpływ na rozwój dziecka niż matki. Ronald stworzył taką teorię w 2012 roku, która pokazuje, jakie mogą być relacje pomiędzy dzieckiem a rodzicem, zwłaszcza pomiędzy dzieckiem a ojcem. Widzicie Państwo, że tutaj może być akceptacja ze strony rodzica. Mamy wtedy ciepło relacji, mamy uczucie, ono ma zarówno charakter fizyczny, jak i werbalny, to znaczy przytulamy się do siebie, całujemy się, paskoczemy, robimy całą masę różnych fajnych rzeczy, które można zrobić pomiędzy rodzicem a dzieckiem, ale także mówimy sobie komplementy, mówimy miłe rzeczy na temat siebie nawzajem i tak dalej, i tak dalej. To jest ta strona jasna, tak mogliśmy powiedzieć, ale mamy też stronę ciemną, czyli odrzucenie.
No i oczywiście mamy ten wymiar odrzucenia rozumianego jako wrogość, jako agresja, kiedy dziecko jest bądź w sposób fizyczny, bądź w sposób werbalny atakowane, czyli uderzane, bite po prostu, kiedy w sposób werbalny jest wypiwane, kiedy dziecko spotyka się z sarkazmem, z odrzuceniem jego możliwości, kompetencji itd. Mamy w końcu niesprecyzowane, tak? Zróżnicowane odrzucenie, kiedy dziecko czuje się niekochane, niedoceniane, niezaopiekowane w sposób właściwy. Ale także mamy coś, co moim zdaniem jest niebywale interesujące. To znaczy tylko obojętność rodzica. Obojętność łamaną przez zaniedbanie, która ze względów psychologicznych, fizycznych oznacza nieobecność rodzica. Co to znaczy, proszę Państwa? To odrzucenie, odtrącenie dziecka niekoniecznie musi mieć charakter fizyczny. To znaczy, to niekoniecznie musi być tak, że ojca w ogóle nie ma fizycznie w domu. Ja akurat pochodzę z Polszczyzny, czyli z takiego miejsca, gdzie wykonano jeden z najbardziej dramatycznych eksperymentów społecznych. Polegający na tym, że znacząca część dzieci na Polszczyźnie wychowuje się bez rodziców, bądź jednego z rodziców, którzy przyjeżdżają raz na 6 tygodni do domu, przywożąc prezenty. Bo pracują na co dzień w Holandii, albo w Niemczech, albo w krajach odległych. Więc tutaj mamy do czynienia z tą niedostępnością fizyczną. Ale moim zdaniem jeszcze bardziej podła z pewnej perspektywy jest nieobecność psychiczna rodzica. Czyli sytuacja, w której w istocie rodzic fizycznie jest, może powiedzieć, że przecież jestem w domu, ale de facto nie ma. Przypominam sobie trochę ogłoszenie, które kiedyś znalazłem w przedszkolu, gdzie poinformowano rodziców, żeby może spróbowali nie odbierać swoich dzieci ze smartfonem w ręku. Czyli komunikat był taki, te dzieci na was czekają. One przez cały dzień bawiły się z sobą, one przez cały dzień robiły różne ciekawe rzeczy, ale teraz biegną do was, żeby się z wami przywitać, bo jesteście ich rodzicami, na których czekali. Poświęćcie im trochę czasu. Nie sprawdzajcie maili, nie wysyłajcie komunikatów na Messengerze wtedy, kiedy one do was biegną. Bo one naprawdę potrzebują waszej uwagi. W co my gramy, proszę Państwa, tak naprawdę? Po pierwsze, to odrzucenie rozumiane jako fizyczne bądź psychiczne, fizyczne bądź psychiczne nieobecność rodzica, daje w konsekwencji bardzo poważne skutki, jeśli chodzi o późniejsze życie dziecka. To są różne metaanalizy, także Romera, o którym mówiłem wcześniej, ale w metaanalizach pokazano, że to jest względnie niezależne od czynników kulturowych, etnicznych, geograficznych, właściwie znacząca część wariancji u dzieci i u dorosłych. Czegoś, co się nazywa psychological adjustment, czyli pewnego dopasowania osoby do otoczenia, elastycznego reagowania na to wszystko, co otoczenie nam niesie, dopasowanie się do sytuacji, znalezienia się w życiu. Wiedzielibyśmy z dzisiejszym bardzo niemiłej dla mnie perspektywy ogarnięcia życiowego, bardzo niemiłe słowa, ale to jest chyba coś, co dość dobrze reprezentuje to, o czym chcę Państwu powiedzieć. To 26% tej wariancji u dzieci, 21% u dorosłych jest związana właśnie z wymiarem akceptacji rodziców. Tutaj macie Państwo całą masę różnego rodzaju konsekwencji, ja nie będę o nich mówił zbyt długo, które może powodować brak miłości ojcowskiej. To znaczy, to mogą być zaburzenia osobowościowe, zaburzenia adaptacyjne. To mogą być choroby psychiczne. To mogą być zaburzenia dobrostanu psychicznego, czyli po prostu tego, jak funkcjonujemy. To mogą być zaburzenia zachowania. To mogą być w końcu, odwołując się do wykładu pani profesor przed momentem, uzależnienia. No i to mogą być w końcu wykroczenia przeciwko prawu. Wszystko to na poziomie metaanaliz związane jest z momentem w życiu, w którym dziecko poczuło się przez ojca odrzucone bądź niezaakceptowane. Co my, proszę Państwa, gramy? Tutaj akurat mamy matkę na zdjęciu, ale myślę, że ojcowie robią to jeszcze bardziej sprawnie. To znaczy, to jest taka gra komunikacyjna, którą ja nazywam jak tam szkoła. Państwo grają w tym rzeczy, tak? Gra polega na tym, że my wypowiadamy pierwsze słowa, które brzmią jak tam szkoła, a dzisiaj odpowiadają drugie słowa, które należą do planu, wszystko w porządku. I my wtedy czujemy się wyinterpretowani z roli rodzica. No, to właściwie zainteresowało się, zapytało, czy wszystko jest w porządku, czy wszystko gra. Jeśli miałabyś szansę na to, żeby coś mi opowiedzieć, właśnie teraz jest wrażliwość. Zwłaszcza, że zauważcie Państwo, że większość tego rodzaju rozmów odbywa się w samochodzie, czyli wtedy, kiedy dzieci są z tyłu. My nawet na nie nie patrzymy.
więc jeśli tam się dzieje coś naprawdę niedobrego, to chwilę zobaczymy, czy one kłamią, czy nie. Czy ci dobrze wiedzą, co my chcemy usłyszeć? My chcemy usłyszeć, że wszystko jest w porządku. A czasami się realizujemy jako rodzice, prawda? Straszne jest to zdjęcie. Pokazujące, do jakiego stopnia jesteśmy w stanie zinstytucjonalizować, zwulgaryzować, sprowadzić do roli konwenansu jeden z najwspanialszych sakramentów, jakim to przyjął. Więc niebywale bolesne zdjęcie. To sami jest ciąc, więc dla niego prawdopodobnie jeszcze bardziej. No to trochę o tym mówię. Nienawidzę tego tytułu. Dlaczego? Zobaczcie Państwo, że w tytule, w czym tata może zastąpić mamy, tutaj się tylko założenie, że on jest takim rodzicem drugiej kategorii. To znaczy, jak już matka naprawdę musi gdzieś jechać na ważne zebranie, albo na konferencję, to sobie chyba, to on się może jakoś sprawdzić, jak ja mu napiszę listę z 16 punktami, że Zosia nie może jeść tego ciastka, które jest w lodówce, bo jest przecież uczulona na orzechy, a rzeczy na basen są na czwartej półce. I pamiętaj, żeby Krysia wzięła leki wieczorem, bo ja będę dopiero później, wtedy ona już nie będzie mogła przyjeść. Tak to wygląda? Ale żeby to było jasne, to nie jest tak, że tylko kobiety są winne. Bo jeśli kobiety tego nie zrobią, jeśli matki nie wykonają tej listy, to będą miały 16 telefonów dziennie z informacją, a gdzie są te rzeczy. A dlaczego to nie jest przygotowane? A właściwie dlaczego kabinet nie może iść teraz na basen? Przecież to jest bardzo dobra pora. No? Więc to jest pewna gra, którą my także gramy, a tymczasem w istocie potrzebujemy siebie nawzajem. To jest zdjęcie Ambony Myślińskiej, które jest dla mnie powodem do pokazania Państwu pewnego mechanizmu, ale absolutnie proszę tego nie interpretować jako zachęty do myślistwa, jak to mogę. Otóż kiedy mężczyzna i kobieta idą ze swoimi dziećmi na spacer po parku, po lesie, to oni zawsze już zobaczą ambonę w myślisku. I wtedy dzieciak na pewno zapyta, czy ja tam mogę wejść. Nie ma w tym niczego dziwnego. I najprawdopodobniej, ja wiem, że ja się posłużę teraz pewnym stereotypem, ale doskonale się Państwo orientują o co. Matka odpowie raczej nie, a ojciec powie dawaj. Ale być może zaskoczy Państwa informacją, że z mojej perspektywy, jako rodzica, dziecko potrzebuje obu tych komentarzy. To znaczy, potrzebuje sygnału, to nie jest do końca bezpieczne, ale potrzebuje także informacji, ok, przy zachowaniu pewnych zasad możesz to zrobić. Co więcej, otrzymuje trzecią meta uwagę, że ojciec i matka nie zawsze muszą się zgadzać, ale potrafią coś do porozumienia. Czyli potrafią uzgodnić pewne wspólne stanowisko, które doprowadzi ich do jakiejś decyzji. A zatem jestem głęboko przekonany, że zarówno ojciec, jak i matka mają tutaj wiele do powiedzenia, ale także do wykonania. Wtedy, kiedy dochodzi do tego rodzaju sytuacji. Stracimy to zdjęcie. Bo ono trochę pokazuje świat, w którym żyjemy. Wielokrotnie spotykaliśmy się z sytuacją, w której dzieci usiłują coś zrobić, ale ciągle to komuś przeszkadza. A później się potwornie martwimy, że one siedzą przy komputerze. No, przecież to jest najbezpieczniejsze, tak zdawałoby się. Siedzi sobie obok mnie, w drugim pokoju, coś tam sobie gra, albo jak to ładnie jest, można spróbować, robi coś na komputerze, prawda? To tam jest takie przekonanie, że na pewno sprawdza na Wikipedii, jakie jest znaczenie sformułowania sygnału szkoleniowego. W rzeczywistości to jest układ, w którym wszyscy odnajdujemy swoje role, z tym, że prosimy się o kłopot. Bo nawet jeśli mieszkamy na osiedlu, na którym do tej pory, no co jakiś czas piłka trafiała w okno i to ta szyba była zbita, no trudno, się płaciło, to przynajmniej dzieci, kiedy dostawały informację, może byś pograł w piłkę, wychodziły na podwórko. Teraz, kiedy pojawia się komunikat, mój kolega zauważył ze swojej syny, mówi, słuchaj, może byś w piłkę pograł. No dobra, to panią PlayStation, FIFA. Więc to jest mechanizm, o którym mówimy, no łatwe nagrody. To moje dzieci. To moja trójka kupecka. W kolejności Maria, Stasi i Janek.
naszego ojcostwa z tymi właśnie problemami. Dlatego, że one są źródłem nieustannych inspiracji. One są źródłem nieustannych pytań, które się pojawiają, nieustannych problemów dziecka, ale problemów, które można potraktować raczej w kategoriach wyzwań, niż w kategoriach kłopotów, które można mieć na głowie. Co ci może robić dziećmi? Po co? Cyklu doktor grzyb raci. No to pokazuję i objaśnię. Co można robić? Po pierwsze, można gotować i piec. I teraz nie będę Państwu podawał przepisu na znakomitą sałatkę tuńczyka albo chleb. To są wszystko rzeczy, które zrobiliśmy razem z moimi dziećmi. Moja żona się nie dotyka do takich rzeczy w ogóle. Robimy to razem. I oczywiście po pierwsze dlatego, że samo pieczenie chleba moim zdaniem jest uzależniające. Z tej prostej przyczyny, że tam się dzieje jakaś magia. Tak? Tam są jakieś drożdże, one coś podnoszą, wyższa szkoła jadłem za kwasie. Nie wchodźmy tutaj teraz w szczegóły, ale generalnie to jest coś fantastycznego. Co więcej, dziecko uczy się, że nie wszystko musi być ze sklepu. To znaczy, że pewne rzeczy jest w stanie wykonać samodzielnie. Jeśli ja chciałbym na takim metapoziomie czegoś nauczyć swoje dzieci, to tego, że zawsze sobie poradzić. Że zawsze jest sposób, w którym jesteś w stanie wybrnąć z sytuacji, o której myślisz, że jest beznadziejna. Czyli przyjeżdżamy z wycieczki o 21:00, nie ma żadnego otwartego sklepu, nie ma możliwości zakupienia chleba, jesteśmy głodni, pieczemy sobie bułki. To będzie trwało 40 minut, będą pyszne się bułki. Wystarczy mąka, woda, grosze. Po drugie, myślę, że to jest dla Państwa oczywiste, ale podkreślmy to, to nie jest tak, że gotuje bułki. Tego chciałbym moim dzieciom wspomnieć. Nie ma czegoś takiego jak podział na czynności męskie i żeńskie. Jednej rzeczy nie potrafimy robić jak mężczyzny. Teoretycznie podobno nawet tak nie potrafimy dać być. Podobno to jest możliwe, że osteoporoza by się wydało osteoporoza. Ale już nie wchodźmy do tego. Cała reszta nie jest męska ani kobieca. Wszystkie rzeczy możemy robić wymiennie i zamiennie. Druga rzecz, robić piwo. Ja wiem, że Państwa to może trochę użyć, ale ja z moimi dziećmi robię piwo. Znaczy razem robimy piwo, tylko ja je wypinam. Jak to one mogą najwyżej skosztować czegoś, co się nazywa brzeczką. Brzeczka to jest taki produkt nastawny, z którego będzie piwo. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, czym jest alkohol i to, czego musimy robić. Natomiast zamysł pedagogiczny, który się kryje za tym, jest po pierwsze taki, że na efekty trzeba poczekać. To znaczy, jeśli chcesz mieć piwo, to nie jest tak, że zbierano u Was ćwiczony piwo. Potrzebujesz 3-4 miesięcy, żeby to miało sens. Po drugie, że alkohol może być częścią naszego życia. Sensowną częścią, jeśli się go sensownie traktuje. Jeśli nie traktuje się go jako, tak jak mówiła pani profesor w wykładzie chwilę temu, jako leku, jako sposobu na redukcję lęku, ale jako część życia, także część dziedzictwa kulturowego. Jednym z najpiękniejszych momentów w naszym piwowarskiej karierze było odtworzenie receptury piwa, które część z Państwa być może jeszcze pamięta, to zwane grodzisz, czyli piwo z browaru wyliczonego wielkopolskim, z wędzonego słowu. To było coś fascynującego. To jest bardzo słabe piwo, ono ma tam 2,5% alkoholu, ale jest z tego powodu bardzo mało popularne w Polsce. Natomiast czymś fascynującym jest próba odtworzenia tej receptury. Co można robić? Można odpowiadać na pytania dzieci. To są rzeczy, które wykonaliśmy razem z dziećmi wtedy, kiedy dzieci zapytały mnie, po pierwsze, co to jest podciśnienie, bo gdzieś usłyszały, więc złożyliśmy taką butelkę, którą szczelnie oblepiliśmy modeliną czy plastyliną i wtedy sobie pokazywaliśmy, jak się tam podnosi ciecz, wtedy, kiedy zasiemy tym podobne rzeczy. A to jest odpowiedź na pytanie, jak działa silnik odrzutowy. Wobec tego, to nie będę Państwu tego wprowadzał w arkana fizyki, to jest taka metalowa puszka po cygarze, w środku jest woda podgrzana, daje parę, para takim malutkim otworkiem tutaj wypada i mamy silnik odrzutowy. To wymaga trochę czasu, wymaga trochę pomysłowości, ale to w internetu, gdzie możecie znaleźć 30 tysięcy pomysłów na temat tej rzeczy, nie ma żadnego problemu, żeby to coś zrobić. Zresztą jak widzicie, robi się to zupełnie ze śmieci, prawda? Niczego tutaj wielkiego nie potrzebuje. Czasem pojawiają się trudniejsze pytania. To jest pytanie mojej córki, wtedy 8-letniej, jak się używa kulek do ćwiczenia mięśni kegla. To jest poprawy balcerek. Pamiętacie Państwo balcerkę, prawda? Z alternatywy 4. Balcerek miał taką odpowiedź w tego rodzaju sytuacjach. Cicho, bardziej będziesz starszy, to się dowiesz.
wystarczy budzić głowę na odrobę. Proszę Państwa, pozwólcie na drobną dygresję. I często mamy kłopot z mówieniem z dziećmi o seksie. Ale myślę, że ten kłopot polega na tym, że to my go mamy, a nie ona. Dlatego, że dzieci w sposób bardzo oczywisty i bardzo częsty pytają o rzeczy związane z seksem. Na przykład wtedy, kiedy moja córka usłyszała reklamę bramy, która obiecywała, że jeśli kupisz jakiś tam płynek higieny intymnej, dostaniesz za darmo kulki do ćwiczenia miśnikiego. I dziecko pyta o to, co to jest. I ja jestem przekonany, że to jest ten moment, w którym my powinniśmy o seksie z nimi rozmawiać. Wtedy, kiedy one naturalnie pytają. Ostatnio razem z moimi synami jechaliśmy samochodem, słuchaliśmy takiej płyty zespołu cała góra Berlin. I tam jest słowo porno erosy. Gdzieś tam się pojawiają, więc mój starszy syn oczywiście zapytał, co to są porno erosy. To był świetny punkt wyjścia do dyskusji o tym, dlaczego pornografia uprzedmiotawia ludzi. Widzieliśmy sobie to, czym jest pornografia. Wiedzieliśmy, dlaczego i mamy z nią problem. To problem polega na tym, nie na tym, że ludzie ją oglądają, albo że ludzie się pokazują w takich czy innych pozach, ale w tym, że sprowadzają człowieka do roli cech płciowych. Dlatego, że jest tyle jak cycki, cała nas jedna rzecz, nic jest. A zatem odpowiadanie na pytania dzieci jest także fascynującą przyjemnością wtedy, kiedy my wykorzystujemy sytuację, w której te pytania się w sposób naturalny pojawiają. Musimy się tego nauczyć i musimy być na to gotowi. Jestem przekonany, że każdy z naszych dzieci jest w stanie dopasować do swojego poziomu rozwoju to, co my im powiemy, bo to my najlepiej te dzieci znamy. I my jesteśmy w stanie ocenić, co te dzieci są w stanie przyjąć. Więc jeśli pytają o pewne rosy, naprawdę nazwiska Saszy Graje muszą się pojawiać. Okej, dobrze, cisza. Ale powiedzenie o tym, czym jest pornografia, wydaje się stosowne. Używać wyobrażeń. Znowu, problem z dzisiejszymi zabawkami, jak ja dostrzegam, jest taki, że one są przeznaczone do jednej rzeczy. To znaczy, jeśli kupujecie zestaw Lego, to on służy do tego, żeby go zestawić, jeden zestaw z zdefiniowanych instrukcji, postawić na półce i właściwie zachować. Natomiast stosunkowo mało mamy takich zabawek. Oczywiście jest na to rynek, one są zawsze trochę droższe, bo do innej grupy rodziców kierowane, ale obecnie możemy sobie pozwolić przyjąć. Natomiast to, że my jesteśmy w stanie dzieci nauczyć wykorzystywania koca, kika bambusowego i krzesła do tego, żeby wyrzucić statek piracki, jest coś zupełnie innego. Bo każe naszym dzieciom myśleć w sposób nieco bardziej niż szablonowy. Każe naszym dzieciom myśleć o rzeczywistości dookoła jako o właśnie potencjalnym źródle zabawy. Możemy robić coś z niczego. Znowu, krótka dygresja. Żyjemy w świecie, w którym jest bardzo wiele rzeczy jednorazowo. Nie wywala śmiecimy. Produkujemy kurę śmieci, ale z tej śmieci możemy zrobić naprawdę fajne rzeczy. Tutaj zrobiliśmy akurat lampkę oliwną ze starego korka, papier z czekoladce oraz oleju frytka. W ten sposób można uczyć dzieci tego, że naprawdę recycling to jest rzecz, która się dzieje tu i teraz, a nie na wysypisku śmieci. Można pisać pismo urzędowe, ja strasznie lubię tą historię. Mój starszy syn jest trochę sztywny poznawczo, w sensie, że nie lubi sytuacji, w której nie idą po jego myśli. Ma z tym kłopot, jest coś poważne. I któregoś razu, mama oczywiście wróżkę z wybuszkę, która przynosi drobne prezenty za zęby, które wypadły, któregoś razu zgubił tego zęba. I to się skończyło jakimś dramatycznym płaczem. On mówi, jak to? Przecież nie dostanę teraz prezentu. Wróżka z wybuszka nie zaakceptuje czegokolwiek, tak? Nie da się w ten sposób. No więc stwierdziliśmy zaraz, spokojnie, może coś się z tej sytuacji wykroić. I uznaliśmy, że być może trzeba napisać pismo do wróżki z wybuszka. I pismo brzmiało, szanowna pani, to już wysobione, oświadczamy, że dziś, 2 września 2015 roku, Jakopi w szkole wypadzał, był na jedyny. Niestety zgubił się i nie możemy go położyć pod poduszką. Bardzo nam przykro, prosimy, by mimo wszystko zostawiła pani prezent i przyjęła to pismo jako substytucję. Przy okazji był to moment, kiedy można było prowadzić dziecko do rozwoju, do jego wychowania pojęcie substytutu. Podpisy troszkę zaakceptowałaś. Możemy robić proste badania marketingowe. To jest akurat rzecz, która jest związana z moimi zainteresowaniami naukowymi, którego się nie mamy w domu do tego po prostu nie ma i tyle. W związku z tym, gdziekolwiek byśmy pojechali, no to dzieci rzucają na telewizor i patrzą, co w tej telewizji jest. Na szczęście jest niedużo, więc to odpowiada, bo wtedy nie czują takiej straty. Ale kiedyś, gdy byliśmy na wakacjach, one zauważyły, że to były wakacje zimowe, że w
telewizji jest strasznie dużo reklam leków. I stwierdziły, no, wszystkie te reklamy są reklamami leków. A co ja jako empiryk mówię wszystkie? Sprawdźmy. I oglądaliśmy 100 kategorii i zapisywaliśmy je do kategorii leki bądź nie leki. Dzieci musiały samo oceniać, czy to już jest reklama leku, czy nie leku, więc była jakaś tam wypracowana próba, jakoś dobrana statystyka, no i wyszło nam na koniec, że 45%, chyba się próbuje 10%, że 45% reklam w styczniu to są reklamy leku. Prawie było. Możemy grać w końcu. I tutaj chcę Państwu pokazać pewną grę, która moim zdaniem jest naprawdę niezwykle ciekawa, jeśli chodzi o gry z dziećmi. Gra nazywa się Pytaki i nie jest grą, w której się w jakikolwiek sposób rywalizuje. To jest gra, w której grać można ją właściwie tylko rodzinnie, dlatego że z pozostałymi osobami to byłoby nieco niezręczne. I to są takie pytania w rodzaju, jaki prezent sprawił Ci największą radość? Albo jakie swoje obowiązki domowe lubisz najbardziej? Co pamiętasz ze swojego wczesnego dzieciństwa? Jaka jest twoja największa porażka sportowa? Nie? Chodzi o to, żeby o tym opowiadać. To jest taka bardzo gadana gra. Rozumie się, że to my o tym opowiadać. Muszę Państwu powiedzieć, że ten właśnie syn, o którym Państwu przed chwilą opowiedziałem jako sztywny poznawca, któregoś razu wylosował, jak można ci pomóc, kiedy jesteś zły. A to jest jego częsty problem. Znaczy, on dostaje takich ataków wściekłości, z którymi ma duży problem, żeby je jakoś uspokoić. Pomyślcie, powiedział, trzeba mnie na chwilę zostawić samemu. Zobaczcie Państwo, że jest to genialne wprowadzenie do dyskusji z dzieckiem o tym, co robić w takich sytuacjach. On się dowiaduje tego, sam to zrealizował, ale my także się tego dowiaduje. Gdybym ja do niego przyszedł, powiedział, w wianku, zauważyłem, że ostatni profesor zły, co trzeba ci zrobić, żeby było lepiej, to wtedy się wnerwi i powie, albo coś takiego. Natomiast jeśli to jest część pewnej gry, którą gramy, to wszystko to jest łatwiejsze. Można też grać w gry, które mają w sobie element rywalizacji. To jest gra, którą też Państwu polecam, gra nazywa się Carcassonne. Jest też wersja dla mniejszych dzieci, czyli dzieci z Carcassonne, czy tym czytaniu, jak to się nazywa. I to jest gra, która ciekawa, że tam nie ma planszy, to znaczy te plansze się układa. Trzeba losować pewne kartoniki, układać miasto i oczywiście rywalizować sobie. Dlaczego ja tę grę tak lubię? Dlatego, że z mojej perspektywy gry planszowe są doskonałym narzędziem do trenowania kompetencji społecznych. Ponieważ gry to jest trochę teatr. Jeśli kiedykolwiek graliście w jakiś Monopoly albo cokolwiek innego, to wtedy trzeba odgrywać pewną rolę. Ja odgrywam rolę chciwego kupca, prawda? I ja sobie muszę z tą rolą poradzić. Co więcej, muszę poradzić sobie z reakcjami otoczenia na tę rolę. Zobaczcie, jak to jest fantastyczny trening uczenia się reakcji. Uczenia się tego, że swoim działaniem możesz sprawić komuś przykrość. To trochę tak, jakbyś wszedł do takiej społecznej piaskownicy i próbował w tej piaskownicy trenować pewne zachowania, trenować pewne techniki, które później możesz wykorzystać w prawdziwym życiu. No i oczywiście, jeśli gra ma konkurencyjny, to znaczy jedna osoba musi wygrać, przychodzi moment, w którym pojawia się porażka. Czy coś, co się nazywa w języku angielskim fail, a ja bardzo lubię rozwinięcie tego skrótu, jako first attempt in learning. Zauważcie Państwo, że my często oczekujemy od naszych dzieci sukcesu, już nie rozumianego, nie mamy za często dużo czasu, żeby dyskutować o tym, jak my powinniśmy sukces dziecka. Ale jeżeli nauczymy dzieci, że porażka jest częścią funkcjonowania, że porażka jest immanentną rzeczą wpisaną w każdy nasz dzień, to one przestają ją traktować jako katastrofę. Ale raczej, trochę tak jak John Dewey, jeden z wielkich ojców psychologii, jako coś, co jest. On tutaj używa słowa, jak bardzo lubię to słowa instruktywne, ale po prostu źle brzmi, to może uczące po prostu, tak? Osoba, która naprawdę myśli, uczy się dokładnie tak samo dużo z porażek, jak i z sukcesów. A ja nawet byłbym w stanie zaryzykować stwierdzenie, że z porażek uczymy się więcej niż z sukcesu. Nie zawsze jesteśmy w stanie trafnie zidentyfikować źródło sukcesu. Z porażką też bywa trudno, ale nie prosi. Czasami zdarza się, tutaj przechodzimy powoli już do końca, co chciałbym Państwu powiedzieć, że pochwały, których my oczywiście naszym dzieciom nie szczędzimy, mogą przeszkadzać. Dlaczego? Otóż, kiedy nagradzamy efekt, no to mamy z tym dosyć poważny problem, bo takie sformułowanie, że zobacz, co już osiągnąłeś, zobacz, jak wspaniałe jest, co zrobiłeś, może być z pewnej perspektywy demotywujące. Są takie bardzo interesujące
przeprowadziliśmy badania nad ludźmi, którzy są na tym biegu. Badanie polegało na tym, które realizowane w Stanach Zjednoczonych, że badanie po takim kilkutygodniowym diecie byli po przyjście na czczo, po to, żeby ich zważyć i powiedzieć im, jakie postępy poczynili. Czyli informacja była taka, że rano spotkamy się o 8, nic nie jedzcie od rana, nic nie pijcie, my was zważymy i powiemy, jak wyglądają efekty waszej diety. Badani po zważeniu byli dzieleni na dwie grupy, absolutnie losowo przypisywano. W jednej grupie otrzymywali informację: schudłeś, to wspaniale, gratuluję ci sukcesu. Natomiast w drugiej grupie otrzymywali informację: schudłeś, to wspaniale, gratuluję twojego zaangażowania w dietę. Gratuluję tego, jak bardzo angażujesz się w to, żeby przestrzegać reguł diety. O czym mówiono im? Słuchajcie, ponieważ przyszliście tutaj na czczo, mamy dla was taki drobny poczęstunek z tyłu. Jak będziecie wychodzili, weźcie sobie coś do jedzenia. Tam były dwa koszyki, jeden z jabłkami, a drugi z batonami czekoladowymi. Te osoby, które potraktowano sukcesu, dwa razy częściej wybierały batony. Natomiast te, które potraktowano zaangażowania, znacząco częściej wybierały jabłka. Bo nagrodzono ich za pewien proces, nagrodzono i pochwalono ich za pewne zaangażowanie w czynność, a nie za efektywność. Kiedy otrzymujecie Państwo informację, zobacz, jak wspaniale coś wykonałeś, to odwracacie się i mówicie: okej, okay, teraz czas na nagrodę. I robimy sukcesem. Ale kiedy usłyszymy, to jest naprawdę imponujące, jak bardzo angażujesz się w to, żeby codziennie zdrowo jeść, to myślimy o czymś zupełnie innym. Myślimy o tym, że jestem taki wspaniały, nie chcę przerywać tej dobrej tradycji. A zatem jak możemy jako pomóc przy porażce naszej dzieci? Przede wszystkim powinniśmy na tę porażkę pozwolić. Muszę Państwu powiedzieć, że jednym z największych zaskoczeń, jakie w życiu rodzica przeżyłem, było to, że na rynku istnieją hełmy dla dzieci uczących się chodzić. Można sobie kupić taki hełm i takiemu chłopasowi, który się uczy chodzić, zakłada się taki hełm, mając wtedy już sobie nosa ani głowy nie rozbije. Wygląda jak wielka kurna, ale jest okej. Żeby Państwu pokazać, jak to wygląda. Kiedyś poszedłem do Lidla, żeby kupić jakąś rzecz, już nie pamiętam. I zobaczyłem ojca, który przymierzał wraz z dzieckiem hełm rowerowy. Taki po prostu, żeby jeździć na rowerze. Dziecko zrobiło coś takiego. Założyło hełm na głowę, rozjeżdżało się, zobaczyło filar, po czym stawił się, rozbierzał się. A to jest dosyć naturalne. Czy w ten sposób dziecko nauczy się chodzić? Nie ma mowy. Ono potrzebuje czegoś zupełnie innego. Ono potrzebuje się wywalić, poczuć, że to boli i następnym razem być ostrożniejszy. A zatem my musimy pozwolić dziecku się przewrócić, ale oczywiście być przy nim wtedy, kiedy ono chce wstać. Kolejna rzecz. Musimy zamieszać tę poprzeczkę we właściwym miejscu. To my znamy nasze dzieci. My wiemy, ile są w stanie osiągnąć. My wiemy, ile są w stanie znieść, ile są w stanie pracować. Oczywiście powinniśmy tę poprzeczkę podnosić, ale tak, żeby ona była do przeskoczenia. Nie możemy oczekiwać, że dziecko będzie najlepsze we wszystkim. Nie możemy oczekiwać tego, że dziecko nigdy się nie potknie, nigdy nie przyniesie nam do domu jedynki, nigdy nie przyniesie nam do domu informacji, że nie napadł na kolegę albo koleżankę. To się prawdopodobnie kiedyś zdarzy. Nagradzajmy za zaangażowanie, więc to, o czym mówię Państwu przed momentem. Wskażmy takie źródła porażki, które można poprawić najlepiej od razu. Czyli pogadajmy o tym, co się wydarzyło. Dlaczego to nie wyszło? Dlaczego nie wykonałeś tego, co sobie założyłeś? Może dlatego, że zamiast robić sam ze sobą, wygrałeś coś innego i teraz ponosisz tego konsekwencje. No i oczywiście przyznajmy się do własnej porażki, możliwie podobne. Dziecko zdecydowanie łatwiej zniesie porażkę wtedy, kiedy dowie się, że rodzic też dowie się porażką czasami. Nie wiadomość kluczowa, proszę Państwa. Ja jestem statystykiem. A zatem musimy sobie uświadomić, że prawdopodobieństwo porażki w życiu jest znacząco bardziej znacząco większe niż prawdopodobieństwo sukcesu. Jeśli ktoś nie odnosi sukces, to 99 musi ponieść porażkę. A więc nawet z statystycznego punktu widzenia, nasze dzieci powinny być przygotowane na to, że porażki będą. Że wiele razy coś się nie uda. Że wiele razy będzie się udało. I to my, jako rodzice, jesteśmy odpowiedzialni za to,
że one to widzimy, żeby one zdawały sobie sprawę z tego, że taka sytuacja może wystąpić, ale także, żeby miały pewien komplet materiałów w głowie, jak sobie z tą porażką poradzić. I ostatnie pytanie, po co to wszystko? Po co my to mamy robić? No, można z jednej strony powiedzieć popór. To jest coś, co kiedyś otrzymałem wtedy, kiedy po długiej nieobecności wróciłem do domu. To czekało na mnie na biurku. Tak? To jest rzecz, która zostanie ze mną na zawsze. Zdjęcie trzymam cały czas na dzwonie. Jak się zastanawiam, po co ja to wszystko robię, to sobie przypominam to, co ja miałem kiedyś narysował. To nie były moje urodziny, to nie był dzień ojca. To była po prostu laurka, którą chciałem dla mnie zrobić. Ale muszę Państwu powiedzieć, że nie byłoby tego i nie byłoby tych laurek, które najprawdopodobniej Państwo w swoim życiu trzymali, gdyby to się nie zaczęło od nas. Jeden z najwybitniejszych psychologów klubu społecznego, Robert Cialdini, opisał kiedyś coś, co się nazywa regułą wzajemności. Nie będę Państwa teraz zanudzał tym, jak to działa, ale mechanizm jest dosyć prosty. Jeśli chcesz coś otrzymać, to musisz coś dać. Czyli, żeby otrzymać taką naukę, musisz najpierw zrobić coś, co kiedyś znalazłem pod sekretem Dybarka i z tym chciałbym Państwa zostawić. Bo kochanie po prostu jest fajne. Dziękuję.